nieco skłamałem, gdyż teraz również sobie polatamy. Алексей, любимый мой, американцы уничтожили нашу ракету. Что? Этого не может они, быть! Они на нас напали неожиданно. Они как-то туда проникли, я просто даже не знаю. Как ты могла допустить это? Алексей, мне жаль, что все так случилось. Жаль? Ведь я ж тебе верил, Ангелина. Милый мой, что ты... Тебе верил. Генерал! Полковник Йозеф, приготовьте вторую ракету. Вторую ракету? План Б. Приготовьте мою машину. Сию минуту! Ostatnia misja, jedna z najtrudniejszych, dla mnie najtrudniejsza, choćby ze względu na fakt, że będę ją kończył po raz pierwszy. Naszym zadaniem jest schwytać generała Gubę i to jest chyba najtrudniejsza rzecz całej tej misji, że musimy go pojmać żywcem. W innym wypadku po prostu zbombardowalibyśmy jego samochód, nie byłoby żadnego problemu. Teraz tak jednak zrobić nie możemy. Zaczynamy oczywiście od ekwipunku, ale darujemy sobie wszystkich, po prostu bierzemy dwie pierwsze jednostki specjalne, dajemy im LAW. Po raz kolejny nie będziemy korzystać z całej drużyny. Interesuje nas baza na zachodzie, na zachód od naszej bazy. I zaczynamy podobnie jak poprzednią misję, każemy wszystkim czekać, jedynie trójkę i czwórkę zabieramy ze sobą do Hammera. Będą oni nam potrzebni. Rozgrywanie tej misji pieszo w Hammerze czy też w M133 nie ma żadnego większego sensu, gdyż teren, po którym przyjdzie nam działać, jest obsiany jednostkami pancernymi wroga oraz sporą liczbą piechoty. A mówiąc o jednostkach pancernych, nie chodzi mi o same BMP, ale głównie o te 80 i kilka szyłek. A teren działań jest spory, czasu mało, misja jest ograniczona czasowo, więc skorzystamy tu z innego środku transportu, który stoi w bazie, którą wskazałem na początku w odprawie. A jest nim helikopter. Mówiąc o pożegnaniu się z misjami helikopterowymi, nieco skłamałem, gdyż teraz również sobie polatamy. Ale nie będzie to ani Apache, ani Cobra, ale osławiony Hind, który nieraz nam truł w misjach. Hind stoi sobie z pustym bakiem, więc trzeba go zatankować najpierw. Jednak jest to tylko kwestia formalności. Wystarczy podjechać cysterną pod helikopter, wsiąść do helikoptera i go zatankować. Jesteśmy gotowi do lotu na całą misję, a nawet dwie. Hind jest większy od swojego amerykańskiego odpowiednika. Poza faktem, iż jest uzbrojony jak normalny helikopter szturmowy, jest również w stanie przenosić sporą liczbę piechoty jak helikopter transportowy. I do tego moim zdaniem jest lepszy od choćby takiego Apacha, którym lataliśmy we wcześniejszych etapach gry. I lecimy. Jeśli dobrze zgramy to wszystko w czasie, Gubę dorwiemy jeszcze zanim wyjedzie on z bazy. Gdyż po nie wiedzieć czemu, zamiast uciekać helikopterem czy łodzią prosto z bazy, jedzie on łazem ze swojej bazy na północny wschód, co jest ułatwieniem dla nas.
Możemy go dorwać na całej długości, jednak w bazie będzie to najlepsze. Gdyż prócz jego obstawy, która siedzi z nim w samochodzie, nie ma nikogo. Ewentualnie tę 80, którą zwabimy swoim widokiem. Ale nie będzie ona stanowiła dla nas problemu. No właśnie, tam jest ta 80. Jak jeśli zrobimy to dosyć szybko. Proszę bardzo, jest samochód, jest u was. Teraz wystarczy tylko obniżyć lot i wylądować. Spłoszeni naszym widokiem, naszego helikoptera, Rosjanie po prostu zatrzymają się, wysiądą z samochodu. W Ubach będzie chciał nawiać, schował się najprawdopodobniej w bazie. Będzie, o, jest to 80. Wypadałoby ją trochę poczęstować rakietami. Myślę, jedna wystarczy. Przy wysiadaniu z helikoptera trzeba uważać na dwóch agentów specnazu, którzy towarzyszyli Gubie, żeby przypadkiem nam nie zrobili krzywdy. Dokładnie. Przy okazji każemy wszystkim wysiąść. I możemy rozpocząć tłuczenie. Został jeszcze oficer i gotowe. Guba nawiał do bazy, teraz zostaje tylko go pojmać i pierwsza część zadania zostaje wykonana. Ты тут стоишь и ухмыляешься, как победитель. Моя другая ракета готовится к старту в северо-восточной части этого острова. Уже совсем скоро ты умрешь вместе со своими идиотами-друзьями. И вся вселенная превратится в хаос! Сомневаюсь, товарищ генерал. Говоришь по-русски? Dobra, Guba jest teraz członkiem naszej drużyny, więc nawet Sowieci będą go atakowali. Dziwne. Ładujemy wszystkich naszych, których tu mamy, do helikopteru, łącznie z Gubą. Gdyż jest on nam potrzebny do wykonania zadania. Teraz mamy kolejną trudność, jaką jest zniszczenie rakiety. O ile w poprzedniej misji dokładnie wiedzieliśmy, gdzie ta rakieta stoi, o tyle teraz. Jedyne, co na jej temat wiemy, to fakt, iż stoi gdzieś w północnym wschodnim... Gdzieś w północno-wschodniej wyspie, w stronie wyspy. Na szczęście północny wschód wyspy to praktycznie wąski cypel, także nie ma zbyt wiele do szukania. Nasz Hind ma radar. A jeśli... Nawet nie znajdziemy go na radarze, to znajdziemy składa w menu celów. Gdyż zapisze on tam się automatycznie. Ups. Oj. Dobra. No bym lądował w drzewach. To zapisze on się automatycznie na liście celów. Będziemy mogli go poprzez menu celów wysłać. Oznaczyć do ataku. Jednak zanim to nastąpi, będziemy musieli sobie poradzić z o wiele większym kłopotem, jakim są szyłki, które przeciwnik rozstawił w tamtym terenie. Jak wiadomo, szyłki dla helikoptera oznaczają śmierć. Więc będziemy musieli się źle nagimnastykować, aby je rozwalić. Na szczęście rakiety kierowane są całkiem... Nawet lepsze chyba niż te amerykańskie. Nie wiem, może tak się nie wydaje. Dobra, skada na razie nie ma w celach. Tymczasem wylatujemy za morze.